Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Temat jest taki dość specyficzny. Kiedyś wpadł mi taki pomysł, żeby zatytułować konferencję do młodzieży w taki sposób. Stary wróg w nowych zagrożeniach. I często się tym tytułem posługuję. Wróg jest stary od raju. Ma z nami kontakt. Ale zagrożenia ciągle nas zaskakują. Nie potrafimy się jakby zorientować, wcześniej przewidzieć ataku. To jest to, co Pan Jezus mówił. Synowie tego świata roztropniejsi są od synów światłości. My dopiero potem staramy się odrabiać. A przynajmniej potem jest takie powiedzenie, mądry Polak po szkodzie. Ale ktoś dowcipnie powiedział, nowe przysłowie Polak sobie kupi, że i przed szkodą, i po szkole. No niestety, żebyśmy na to drugie nie zasłużyli, poznawajmy. I to wtedy, kiedy jest jeszcze, że tak powiem, spokój. To nie jest tak, że my go zaskoczymy. Nie, ale on nas nie zaskoczy. I może właśnie tak króciutko, przepraszam, bo to jak ktoś mówi, że będzie mówił krótko, to na pewno mówi długo. Ale żeby przelecieć kilka takich etapów, takich ważnych pól walki, to zacznijmy może od dzieci. Walka zaczyna się o duszę dzieci. I to nie tylko wtedy, kiedy one już chodzą i rozmawiają. Wcześniej, pod sercem matki, wcześniej, gdy ich rodzice jeszcze dojrzewają, dorastają. I to później idzie taki proces. Jeśli się gdzieś to zło zakorzeni, zahaczy, jest bardzo trudne do wyrzucenia. Trzeba o tym wiedzieć. Dlatego jeśli spotykamy w małym dziecku, na przykład w przedszkolu, jakąś agresję, nie obwiniajmy tylko dziecka, może raczej nie dziecko, ale ze współczuciem popatrzmy, to dziecko dźwiga krzyż nie swój. Jeszcze nie zarobiło na to. Na przykład krzyż odrzucenia przez rodziców. Dziecko niekochane nie może wyrósć na normalnego człowieka. Nie ma szansy. A nawet jeszcze wcześniej, niekiedy całe pokolenia się nakładają na to, że dziecko jest mniej odporne na zło. Dlatego wejść w tym okresie w duszę, w życie dziecka, żeby dotrzeć do jego duszy, jest naszym zadaniem. Dotrzeć tam z łaską Bożą. I tu jest właśnie taka jedyna dla nas pociecha. Chrystus wszedł w jednym momencie historii w szereg pokoleń ludzkich. Ale On uświęcił, przemienił, mówią nawet teologowie, przebóstwił wszystkie pokolenia, przed i po. To jest działanie Bożej łaski. I teraz chodzi o to, żebyśmy my w imię Jezusa weszli w życie tego dziecka w tym momencie, kiedy ono jest przy nas, ale równocześnie, żebyśmy pomogli Panu Jezusowi oddziaływać na Jego przodków, przede wszystkim na rodziców, ale i dalszych przodków. Ci, którzy są już po drugiej stronie, są w czystu, też skorzystają, jeśli my temu dziecku pomożemy wyzwolić się z obciążeń. Ale równocześnie w tym dziecku my już wchodzimy w przyszłe pokolenia. Dlatego to jest takie ważne. Czy o tym pomyśleliśmy? Bo diabeł o tym wie doskonale i on to wykorzystuje. Nie tylko Bóg ze swoją łaską wchodzi, wszczepia się w ludzkość, ale zły duch ze swoim interesem niszczenia Bożego obrazu w duszy człowieka już dawno wszedł i stara się wcisnąć w każdą szparkę. Dlatego to jest takie ważne, żeby się nie dać zaskoczyć. Jak wygląda współczesna walka o duszę dziecka? Powołam się na takie, już opowiadałem kilka razy, może siostry nawet niektóre słyszały, ale to proszę o wyrozumiałość. I na spotkaniu egzorcystów w zeszłym roku siostra pedagog, siostra bezhabitowa, ale właśnie czuwa nad tym problemem, w jaki sposób dzieci są zatruwane przez pornografię. Pokazała nam taką planszę z komiksu. Japoński autor, komiks znany na całym świecie pewnie, przeznaczony dla ludzi białej rasy, bo takie są tam twarze, nie japońskie. A jest to po prostu
pornografia. Wszczepia się ją, są osobne komiksy, wydania osobne dla przedszkolaków, dla dzieci wczesnoszkolnych, dla dzieci późnoszkolnych, dla młodzieży, dla studentów, dla dorosłych. Także to jest cała akcja zaprogramowana świetnie. Oni dobierają ludzi bardzo zdolnych i wykorzystują do walki z Bogiem? Nie. Z człowiekiem, żeby do Boga nie dotarł. Więc i pokazała nam jedną planszę z tego cyklu dla przedszkolaków. Na planszy czarnym tuszem na białej karcie, żadnych kolorów, nic atrakcyjnego, a dzieci lgną do tych komiksów. Cztery kwiatki, parami po dwa ułożone do siebie, na jednej karcie w poprzek. Główki kwiatów zwrócone do siebie, listki, wszystko. Nic tam nie widać pornograficznego. A siostra mówi, na tym rysunku jest wyraźne słowo seks. Czy księża to widzą? Chyba nikt z nas nie zauważył. Dopiero jak pokazała, listki były tak ułożone, że między tymi listkami z tła wycięte były grube litery S, E, X. No i ktoś powie, co to ma do rzeczy, jeśli myśmy księża nie zobaczyli, to i dziecko nie zobaczy. Oczywiście. I na to właśnie liczą. Tylko jest jeden proces. To jest właśnie osiągnięcie nauki. W ten sposób zostaje wykorzystane, że to słowo nie dochodzi do świadomości, nawet gdyby doszło dziecko i on przecież nie rozumie, ale zostaje w podświadomości. Później dziecko dorasta i zetknie się z tym słowem, nauczy się czytać i spotka to słowo seks. Ono już nie będzie dla niego obce. Ono będzie związane z przeżyciem w dzieciństwie, z dobrym przeżyciem, bo przecież obrazki, oglądanie jeszcze często rodzice pomagają, pokazują, dużo wtedy radości jest. To słowo będzie dla dziecka miłe i już znane i miłe. A to, co się wpisze w podświadomość dziecka, jest praktycznie nie do wymazania przez całe życie. Jakie to jest złośliwe. Potem pokazywała strony dla tych starszych dzieci. Tam już jest wprost pornografia. Ale to dziecko już zostało przygotowane od wczesnego, od kiedy tylko zaczęło coś poznawać i czytać rysunki. To jest sposób... Działanie na podświadomość. A po co są w tych bajkach dla dzieci smoki? Smok w Biblii to wiadomo, obraz, symbol złego ducha. A te smoki z bajek współczesnych, niemal w każdej bajce jest, to są takie miłe, przyjemne, opiekuńcze. Oswajanie dziecka z symbolem zła. A później dziecko nie będzie się bało, jak się powie, smok na ciebie czyha, to ono zrozumie, że on przyjdzie i z pomocą. Czaszki. Co jest pięknego w czaszce? Dawniej się dzieci straszyło czaszką, a dzisiaj dzieci też do tego lgną. Kupi się jakąś koszulkę, bluzeczkę, nawet buciki, a tam pełno czaszek, malutkie, nawet niewidoczne. Też oswojenie dziecka z symbolem śmierci. A jeśli jeszcze jest czaszka w płomieniach, nie ma wątpliwości. To jest symbol piekła. Potępiony człowiek. Czaszka więc śmierć, ogień to piekło. Dzieci bawią się w tej chwili zabawkami. Diabełkami, wiedźmami, jakimiś smokami. I to jest to oswajanie. To jest to wejście w życie psychiczne dziecka. Pod okiem rodziców, pod okiem wychowawców, pod okiem kościoła. A jeśli się to powie rodzicom, ksiądz zacofany, zabobonny. Jak trudno jest później odkręcić to, co zostało złego wszczepione. Przychodzi okres późniejszy, to znowu taki tylko taki rzut. Mały obraz, gry komputerowe.
fatalna sprawa. One wciągają nie przez to, że tam jest akcja, ale przez to, że tam jest albo przemoc, albo seks, albo magia, albo wszystkiego po trochu. Przemoc. To później przechodzi w życie. My się dziwimy, że dzieci są takie agresywne, takie niespokojne. Z tego wyszło. Jeśli dziecko rano zamiast pacierza oglądnie bajkę dla dzieci, będzie agresywne i w szkole, i jeszcze później. Jeśli zacznie od pacierza, jest inaczej. Gry komputerowe zaczynają się w dzieciństwie. Nawet maloty bardzo prędko to chwytają. To jakby komputer był rzeczywiście stworzony dla dzieci. Błyskawicznie dzieci się orientują, potrafią, jeszcze czytać, pisać nie umieją, ale korzystać z komputera bardzo szybko się nauczą. Maturzysta, to było gdzieś na początku lutego, rodzice go przeprowadzili, skreślony z listy uczniów, od listopada nie chodził w ogóle do szkoły. Teoretycznie chodził. Teczkę brał. Rodzice mieli takie zaufanie do syna, że nawet nie zaglądali, co on w tej teczce nosi. Te same książki, te same zeszyty, nie ruszano od miesięcy. Wychodził, pokręcił się po ulicach. Jak wiedział, że rodzice już poszli do pracy, wracał do domu, do komputera, gry. Rodzice przychodzili z pracy, on grał. Rodzice kładli się spać, on grał. Żadnej nauki, żadnej pomocy w domu. Życie rozłożone na łopatki. Dopiero na pierwszym, na półroczu dowiedzieli się, poszli do szkoły na wywiadówkę. Syn nie jest na liście uczniów. Do tego stopnia maturzysta to już nie jest dziecko, którego można zwabić. To już jest człowiek, który odpowiada za to, co robi. Ba, to i czepia nawet dorosłych. Tata przychodzi z pracy, trzeba mu dać do komputera obiad, jak nie to awantury, i to samo, gry, do północy, później nawet. Zawsze przypominam rekordzistę gry komputerowej. Bez przerwy chłopak z Ukrainy grał 80 kilka godzin, aż przy komputerze zmarł. Bez spania, bez jedzenia. Tak to wciąga, proszę nie lekceważyć. A że to chwyta maluchy, wiem od naszej okulistki. Przyszła mamusia z 3-letnim dzieckiem. Dziecko ma jakieś trudności ze wzrokiem i w dodatku takie znerwicowane, rozbiegane, tiki. Mówi, ani by mi do głowy nie przyszło, żeby takie pytanie postawić. Ale mama się sama wygadała. Bo kupiliśmy dziecku komputer i straciliśmy nad nim kontrolę. Nad 3-letnim dzieckiem, a musiał mieć już wcześniej parę miesięcy takiemu maluchowi komputer do zabawy. I straciliśmy nad nim kontrolę. Czy to się da jeszcze odrobić? To jest bardzo wątpliwe. To coś podobnego, aby ktoś dziecko maleńkie nasycał narkotykami, a później wyprowadzić go do normalnego życia. Bo psychika jest jeszcze trudniejsza do uleczenia jak organizm. Także tutaj nie ma wątpliwości. Jest to naprawdę bardzo niebezpieczny atak na duszę dziecka, dokładnie na obraz i podobieństwo Boże w człowieku. I to choć dotyczy całej ludzkości. Przecież te dzieci dorosną, jako młodzi czym się będą zajmowali, jako rodzice, jak będą spełniali swoją rolę, jako pracownicy, jako członkowie kościoła. No tutaj to chyba nie będzie problemu, oni do kościoła nie pójdą. Ale to będzie dopiero najgorszy problem. Inny sposób, znowu taki obrazek. Tu się powołam na świadectwo Leszka Dokowicza, a on kilka razy już był w naszych pismach, jego świadectwo było podawane. Ostatnio znalazłem właśnie w numerze Któż jak Bóg, Michalickie pismo, dwumiesięcznik, pierwszy numer z tego roku, styczeń, luty. Jego droga. Chyba się zaczęło od tego, być może jeszcze jakieś obciążenia były wcześniejsze. Był Harisa, bioenergoterapia. Potem odszedł od praktyk religijnych. Potem wyjechał do Niemiec. Zupełnie odszedł od kościoła, od moralności chrześcijańskiej.
ponieważ wymyślił jakiś przyrząd do tej muzyki techno. Dostał się, złapał kontakt z centrum dowodzenia. Ludzie, którzy organizowali koncerty muzyki techno na całym świecie, a wtedy właśnie w Niemczech. Szefem tego zespołu był starszy pan, profesor amerykański z wyższej uczelni, ze szkoły filmowej. A zajmował się wcześniej przez kilka, jeśli nie dłużej, nie kilkanaście lat, wpływem filmu na podświadomość. I on to potem wykorzystywał. Na podświadomość. Jak spreparować człowieka, żeby on nie wiedząc wlazł w to, w co on chce wprowadzić. To jest taki rząd dusz. Będziecie jako bogowie. Podobało mu się, imponowało mu to zresztą. I tak wchodził coraz głębiej. Ten profesor, nazywa go Peter, nie wiem, czy to tylko pseudonim, czy rzeczywiście imię, widział w nim swojego następcę. On już był starszy pan, tak mu się ten chłopak podobał i taki był, widać, oddany sprawie. Widział w nim swojego następcę i powoli go wprowadzał w tajemnicę. Wreszcie przyszedł dzień 30 kwietnia 96 roku, May Day, 1 maja, dzień charakterystyczny, noc z 30 kwietnia na 1 maja, według wierzeń starogermańskich, do tego się odwołują dzisiaj, bogini miłości łączyła się z bogiem wojny. Więc największe zboczenia to właśnie wtedy były owocem. W tę noc oni urządzali te koncerty sławne. 20 tysięcy młodzieży w największej hali w Niemczech. I Peter zapowiedział naszemu Leszkowi, żeby specjalnie uważał, bo oprócz tego koncertu, tej nocy będzie specjalny przekaz dla niego. Powiedział mu krótko, bo przyszedł czas, by powiedzieć, kim są, co robią i dlaczego. I już tutaj przeczytam. W pewnym momencie symbole złożyły się w logiczny ciąg informacji. To pozwoliło mi zrozumieć, co się dzieje, że to są sataniści, którzy prowadzą młodzież na całym świecie na zatracenie i że ja jestem jednym z nich i nie ma dla mnie odwrotu. Pierwsza myśl, teraz mogę wszystko. Pieniędzy ile chcę, z ludźmi jakimi zechcę mogę się spotykać i współpracować. Ale zaraz druga myśl, aby to wszystko robić, muszę zostawić żonę i dziecko, bo tam, gdzie idę, nie mogą pójść za mną. I mnie się wydaje, że to był ten moment zahaczenia o miłosierdzie Boże. On zrozumiał, że żony i dziecka nie może w to wprowadzić. Dobry znak, satanista nie ma miłosierdzia nad nikim. On jeszcze miał ten odruch serca normalny. Później przeżyłem coś, co dziś nazywam uprzedzającą łaską od Boga. Uprzedzającą. Wyraźnie doświadczyłem tego, że na koniec wszystkiego czeka mnie wieczne potępienie. Zobaczył jakby, nie tylko zrozumiał, ale zobaczył, co go czeka, dokąd ta droga prowadzi. Nie wiedząc, co robię, wśród rozhukanej muzyki świateł upadłem na kolana i zacząłem wołać Ojcze nasz. Gdy wypowiedziałem pierwsze słowa modlitwy, zobaczyłem białą postać Michała Archanioła z mieczem w ręku. Zadał mi trzy pytania. Czy wierzysz w Boga? Czy zaprzeczasz szatanowi? Czy chcesz z nim walczyć? Na wszystkie odpowiedziałem tak. Trwało to wszystko zaledwie kilka sekund, ale kiedy wstałem z kolan, byłem już wierzącym człowiekiem. To nie takie proste. Cudownie, w cudowny sposób wyszedłem stamtąd. A na rekolekcjach w Rzeszowie on opowiadał dokładniej, że jak wyszedł z tej sceny, widział przed sobą jednego człowieka nieznanego i za sobą drugiego. I przechodził przez kilka bramek, bo już byli uprzedzeni, wiedzieli, chcieli go złapać. Tam tylko jest jeden wyrok za zdradę. Oni go nie widzieli. Doprowadzili go do pokoju w hotelu,
żeby mógł wziąć wszystkie dokumenty. Odwrócił się, chciał im podziękować. Nie ma nikogo. Uważa, że to byli aniołowie. Tego tu nie pisał, ale właśnie to wiem od słuchających w czasie tych rekolekcji w Rzeszowie. Więc wyszedł w cudowny sposób. Wszedłem na wschód ku wschodzącemu słońcu. Nieprzyjaciel atakował mnie bezpośrednio. Raz mi się pokazał. W tym momencie dotarło do mnie silne przekonanie. Ja wierzę w Boga i nie możesz mi nic zrobić. Wiara w Boga to jest nasza tarcza. To nie przenośnia u świętego Pawła. To jest rzeczywistość. Jedyna moc przeciwstawienia się złu. Wiara. W nocy dotarłem do Berlina, gdzie czekał pociąg do Gdyni. On się tak błąkał, ale jakoś nie złapali go. Dotarł do pociągu. Wsiadłem do niego i po ponad godzinie jazdy poczułem wielki pokój. Wtedy zrozumiałem, że przekroczyłem granicę. Kochane siostry, tutaj dla mnie jest wielka radocha, bo to znaczy, że nasza ziemia jest inna od tamtej. Kiedy przekroczył granicę, dopiero wtedy odczuł pokój. Ta ziemia jest błogosławiona, mimo że dawniej należała do Niemiec. W tej chwili jest w Polsce. Ta ziemia nie tylko krwią męczenników zroszona, ale omodlona. Niech stąpi Duch Twój, odnowi oblicze tej ziemi. I ta modlitwa trwa. Tam Jan Paweł II ma o wiele większe jeszcze szanse. Dziś z przyjaciółmi, których Bóg postawił na mojej drodze, staram się przez media odnajdywać drogi nowej ewangelizacji, pokazać największe skarby Kościoła, wyratować tych, którzy toną. Mówi, że zawdzięcza swój ratunek dwom matkom. Moja mama modliła się za mnie 15 lat. Drugą matką jest Maryja. Jeśli się schronimy pod jej płaszczem, nic złego nie będzie się nam mogło zdarzyć. Ona zetrze głowę węża. Kończy piękną modlitwą Bogu naszemu Stwórcy, który wszystko żywia i posyła do służby Jezusowi Chrystusowi, który nas zbawił, i Duchowi Świętemu, który daje nam poznać całą prawdę, niech będzie chwała i cześć. Proszę nigdy nie lekceważyć, co młodzież słucha, jakiej muzyki. To nie są żarty. Albo ja tylko, bo mi się podoba. Ja w tym nie widzę nic złego. Ja. Wystarczy. Pytaj innych, bardziej doświadczonych. Te zespoły są najczęściej, przynajmniej te najbardziej znane, na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Czyja to pomoc, inna sprawa. Tam naprawdę melodia wpada w ucho i miło się to słucha. Często się słów nie rozumie w obcym języku, może nawet już wymarłe języki. Ale tam będą bluźnierstwa przeciw Bogu, czasem są wprost. Uwielbienie szatana, nawoływanie do nienawiści, do samobójstwa, do morderstwa. A nawet jeśli jest tylko sama muzyka bez słów, zawsze te płyty, pierwsze, ten prototyp, jest ofiarowany szatanowi w czarnej mszy. Dopiero potem idzie do masowej produkcji. Niesie z sobą to przekleństwo i ono jest bardzo ciężkie, bo ci ludzie oddali szatanowi swoje dusze. Oni naprawdę są jego sługami, jego wysłannikami tu na tej ziemi i mają tę diabelską moc szkodzenia. Może tylko jeszcze jeden fragment, znaczy jeden temat, dotknę tylko. Mianowicie, jak to się dzieje, że człowiek, nawet konsekrowany, wiedząc to wszystko, albo przynajmniej część, pakuje się w łapy największego wroga. Jak to się dzieje? Albo drugie podobne pytanie. Dlaczego? Jeśli takiemu człowiekowi przedstawić argumenty, choćby takie, i świadectwa ludzi, którzy to przeszli, przeżyli, nic to na niego wpływu nie ma żadnego. Nic nie pomoże. Jak to się dzieje? Człowiek oślep, ogłuch, ogłupiał. Nie widzi prawdy, nie przyjmuje prawdy. Żyje kłamstwem? Mało. To kłamstwo będzie szerzył.
I może właśnie tutaj znajdziemy też wyjaśnienie dla wielu sytuacji grzechu. Jak trudno jest człowieka przekonać, a potem nawet jak się przekona, jak mu trudno wyjść. Co się dzieje z człowiekiem przez grzech? Więc zły duch, może tak sobie przypomnijmy, działa na człowieka zawsze. Zobaczmy trzy etapy. Pierwszy etap takiego działania rutynowego to jest pokusa na każdego człowieka i na samego Chrystusa. On też do niego dotarł z pokusami, bo był człowiekiem, a więc to znak, że każdego, nikt się od tego nie uchroni. Pokusa to cudza myśl w naszych głowach, w naszym umyśle. Dlatego nie jest grzechem. Zawsze to podkreślam. Gdyby pokusa była grzechem, Pan Jezus by jej nie mógł do swojego umysłu dopuścić. A więc zły duch ma taką szansę, takie pozwolenie od grzechu pierworodnego swoje myśli wciskać w głowie ludzi. Czy tylko myśli i tylko w umysł? A co z uczuciami? A te uczucia gniewu, nienawiści, zazdrości, wściekłości? To też jest pokusa. Złemu duchowi jest łatwiej mieszać uczucia jak myśli, bo tu mamy jednak jakąś świadomość i możemy bodaj trochę tym pokierować i nie dopuścić. Z uczuciami jest trudniej, też możemy, też powinniśmy, ale jest nam znacznie trudniej. Jeśli zły duch ma taki wpływ na myśli i na uczucia, a stąd się biorą motywy ludzkiego działania, to ma pośrednio także i wpływ na naszą wolę. Ale proszę wiedzieć, że nigdy zły duch nie ma bezpośredniego wpływu na duszę człowieka. Znaczy w takim sensie kusić go może, ale nie może go zmusić do takiego działania. Inaczej jest przy opętaniu. To jest właśnie jego działanie. Co się dzieje, jeśli ten umysł jest tak atakowany i człowiek wreszcie podda się tej pokusie i wchodzi w grzechy, zwłaszcza w grzechy nałogowe, uzależniające. To wtedy, może przeczytam takie świadectwo. Człowiek żyje w mniejszym lub większym zaciemnieniu umysłu. Nie ma prawidłowego spostrzegania rzeczywistości duchowej i ziemskiej, także odnośnie swoich grzechów postępowania. Nie ma prawidłowego spostrzegania rzeczywistości. Duchy to umacniają, to znaczy jest bardziej skłonne przyjąć zło, aniżeli dobro. Usprawiedliwienie grzechu, aniżeli odrzucenie. Nie jest prawidłowe już wtedy spojrzenie. Gdy prowadzony łaską Bożą zaczyna wychodzić na płaszczyznę prawdy, odczuwa, że jest ohydny, brudny. Zaczyna sobie uświadamiać i wtedy przychodzi drugi atak. Jesteś spaprany, twoje życie już przegrane. Kolejna pułapka. Tego nie da się opisać, ja też to przechodziłam, dopisze dziewczyna opętana. To uczucie nasilają złe duchy, aby człowiek nie ufał miłosierdziu Bożemu i sam się potępił. Nigdy nie wolno tego czynić. Nawet najokrutniejsze winy Pan wybacza, gdy człowiek żałuje i ufa Bożemu miłosierdziu. Pan potępił mój grzech i szatana, ale nie mnie jako człowieka i moją duszę, którą odkupił za cenę swojej męki i cierpień matki. Bóg kocha mnie i chce mnie na całą wieczność. Przypominam, to pisała osoba opętana. Proszę patrzeć, jakie pogłębienie w wierze. Niekiedy pytałem księży, nawet z doktoratami, nie znaleźli żadnej odchyłki od nauki Kościoła. Dziewczyna ze średnim wykształceniem i to technicznym. To jest to przeżycie, to jest ten ogląd taki duszy, duchowy. I to jest, ale bardzo ważne jest to, że nie mamy wtedy w takim życiu, w grzechu, prawidłowego spostrzegania rzeczywistości. I jakie z tego wynikają konsekwencje?
zaciemnienie umysłu, to zawężenie obszaru pojmowania w prawidłowy sposób tego, co w normalnych okolicznościach jest oczywiste. Zaciemnienie umysłu, ale dotyczy tylko tych spraw odnośnie wiary, odnośnie moralności. Tutaj nie ma prawdziwego spojrzenia. W innych sprawach zawodowych, na przykład naukowych, może być gniuszem, ale tu jest fałszerzem. Tutaj nie widzi, tu nie potrafi, jest bezradny wobec rzeczywistości grzechu. Takim osobom ciężko jest coś pojąć, a jeszcze ciężej innej osobie dotrzeć do niej nawet z bardzo trafnymi argumentami. Osoba w zaciemnieniu pojmuje tylko tyle, ile dopuszczają duchy, a one nie dopuszczają prawdy. Taką zniewoloną osobę można latami przekonywać do czegoś bez rezultatu. Alkoholika, narkomana, hazardzistę można przekonywać, nic nie czepi. Trzeba wytrwałej modlitwy. Tylko Boża łaska zatrzyma proces zaciemnienia. Zaciemnienie obejmuje każdą dziedzinę życia. To potem przechodzi z tym, zwłaszcza jak chodzi o cenę moralną. I to jest właśnie takie uzasadnienie, może i wyjaśnienie, dlaczego człowiek genialny, człowiek z doskonałym stażem w dzieciństwie, w młodości, przy Panu Bogu, przy Jezusie, w którymś momencie poślizg wpada w grzechy i kompletnie swoje życie zmienia. Bywa, że to nawet zdarza się po zawarciu małżeństwa. Ileś lat pięknie żyją, a potem wszystko się odwraca. Bywa i w życiu konsekrowanym, że się żyje długie lata w takim zaciemnieniu. Dlatego naprawdę największym i właściwie jedynym wrogiem człowieka, i to na każdej drodze powołania, jest grzech. Jeśli się ktoś decyduje na grzech, bierze wszystkie konsekwencje, tego zły duch pokusie nie ujawnia. Ale potem trzeba będzie walczyć z tym do końca życia. A jeśli ktoś założy rodzinę, to na jego potomstwo też przechodzi obciążenie. To jest właśnie takie niebezpieczne. I jeśli tego nie uwzględnimy w naszym życiu, w naszym postępowaniu, to będziemy przegrani w walce ze złym duchem. On ma tylko taką moc, jaką my mu damy, ale potrafi wykorzystać. Puśćmy go tylko przez małą szparkę. On to swoje pole działania rozszerzy i będzie starał się opanować nas całkowicie. Prowadzi do czego? Jego największym sukcesem jest pakt zawarty z człowiekiem. Człowiek go daje duszę szatanowi w zamian za coś tam. Może być za pieniądze, za przyjemności, za zdobycie kogoś na przykład do małżeństwa, za jakiś tam sukces ekonomiczny. Może sprzedać kiedyś chłopak taki właśnie. Jakżeś w to wlazł? Oddał się szatanowi. Bo pomyślałem sobie, jak mi diabeł pomoże ten egzamin zdać, to mu duszę oddam. Za jeden egzamin. Inny poklikał sobie w internecie. Do tego samego prowadzi pornografia. Proszę się nie łudzić. To nic, że nikt nie widzi, bo go nie ma w pokoju. Po pierwsze, na serwerze można bardzo łatwo dojść, z jakiego komputera, jakie są strony pobierane. A po drugie, to przechodzi w całe życie. To już jest inny człowiek. Mało tego, to nie tylko jest takie zaciemnienie umysłu w tym człowieku. I ja bym nawet, pewnie trzeba kończyć, ale jeszcze kawałek. Zwrócę uwagę na taki fakt. Przez nasz grzech obciążone zostaje nawet miejsce, w którym się ten grzech popełnia. I to jest w praktyce Kościoła od dawna stosowane. Proszę zauważyć, jeśli w jakimś kościele popełniono na przykład zbrodnię, należy rekonsekrować Kościół, powtórnie poświęcić. Czyli Kościół uznaje, że świętość tego miejsca została zniszczona. Jakaś zbrodnia, jakieś zboczenie, jakieś tym bardziej praktyki magiczne. I miejsce może być obciążone. Dam takie dwa przykłady może.
Pod Łańcutem jest takie miejsce przy Bażantarni, siostry może tam znają, jest takie dzikie przejście przez tory. Jak się jedzie od strony miasta, od strony dworca, zaczyna się Bażantarnia, ten lasek. I właśnie przed nim, tam stoi krzyż taki duży, to nie przypadek. Od lat, mniej więcej od wojny, co roku tam ludzie rzucali się pod pociąg. Te wszystkie domki, które tam, no wszystkie to może przesadziły, ale wiele, większość z tych domków, ludzi, którzy tam mieszkają, mają w swoich rodzinach ofiary. Byłem 100 lat temu prawie wikarym w Łańcucie, akuratnie chłopak z 7 klasy, brat mojej uczennicy, rzucił się pod pociąg. Kiedyś kolega dzwoni do mnie, żeby przyjechać, żeby się pomodlić. Ja później już o tym miejscu zapomniałem, nie interesowałem się tam. Umówiliśmy się, że jak pójdziemy z pielgrzymką, bo to już niedaleko było, to wtedy tam wpadniemy. Dzień był bardzo upalny, szliśmy jak ślimaki, spóźniliśmy się ponad godzinę. Proszę sobie wyobrazić, ponad godzinę tam ludzie czekali, było około setki ludzi. Jakieś ławeczki sobie poprzenosili, odmawiali różaniec. Modlitwa. Rozeszliśmy się. Na drugi rok znowu pytam. Znowu przyszli ludzie, już w mniejszej liczbie. Jeden człowiek rzucił się pod pociąg. Ja mówię, to niedobrze. Proszę księdza, dawniej to 7-8 osób co roku. A se myślę, to nie jest tak źle. I to był ten ostatni wypadek. To już jest jakieś 2-3 lata. Proboszcz mówi, uspokoiło się. I najlepszy dowód, że się uspokoiło, jak już tam przyjeżdżam, a co roku staram się dotrzeć do tego miejsca, już nie ma ludzi na modlitwie, to znaczy, że już tam dziękować, to już znacznie nam trudniej, a prosić już pewnie uważają, że nie trzeba. Ale fakt, jakieś miejsce, mówimy, przeklęte. Nie wiemy, nie doszedłem. Pytałem tych ludzi, prosiłem. Takie dwie wersje podali, ale obydwie, no niczym nie da się tego udowodnić. A drugi wypadek to jest aktualny wypadek. Mieszka kobieta, 62 lata, a gdzieś tak mniej więcej może 60. Dom ma za wsią, daleko od kościoła, pod lasem, na takiej górze. Jest tam jeszcze kilka domów, pewnie kiedyś było więcej. Ale tak, jeden jest pusty, a w drugim jakiś starzy dziadkowie mieszkają, 90 coś parę lat, więc kontakty bardzo rzadziutkie. Ta kobieta tam mieszka od 9 roku życia. W tym czasie jej ojciec kupił ten dom. I od tej pory w tym domu zawsze były jakieś trudności, sensacje. A to się światło świeci, gasi, a to się coś psuje. Rozmaite takie dręczenia, ale mówiła, ona się już przyzwyczaiła, no ale mimo wszystko poprosiła, żeby przyjechać. Byłem tam z proboszczem, pomodliliśmy się. Na drugi dzień spokój, jeden albo dwa dni cisza, a potem się dopiero zaczęło. I kobieta mówi, teraz to ja się już boję, już on coś dusi, już on trąca, już bije. Kiedyś w niedzielę nie mogła wyjść do kościoła. Drzwi nie otworzyła z kuchni do korytarza. Potem, jak już godziny mszy przeszły, nic się nie dzieje, otworzyła. Byliśmy drugi raz. Znowu coś ze dwa dni spokoju i jeszcze jedna akcja. Proboszcz odprawił tam mszę świętą. Trzeci raz byliśmy niedawno. I dopiero wczoraj chyba dzwoni proboszcz. Mówi, babka szczęśliwa, od tygodnia ma spokój święty. Pytanie dlaczego? Łatwo odpowiedzieć. Okazało się już po tym pokupnie tego domu, że poprzednia właścicielka w tym domu dokonywała aborcji. Obca rodzina, 50 lat przeszło i takie jeszcze silne obciążenie miejsca. A my sądzimy, że człowiek, który takie grzechy popełnia, jest zaraz wolny. Chwileczkę, tu każdy prawnik, ukłon w stronę prawników, powie, że spowiedź jest najlepszym egzorcyzmem. Tak, to prawda. Dowiedziałem się, przekonałem się, pouczono mnie na jednym egzorcyzmie. To było tak.
Już zakończyliśmy modlitwy, złożyłem stółek, krzyż, a tu słyszę: działania zniweczyłeś, skutki zostały. Działania. Tam były ryty przez satanistów rzucane na tę dziewczynę i rzeczywiście prosiłem o zniszczenie tych rytów. Skutki. Mnie do głowy wcześniej nie przeszło, że to jest jeszcze coś innego. Myślałem, to już obejmuje wszystko. Nie, diabeł jest rzeczywiście. I ja tak mi się wypsnęło, ale precyzyjny. A ta się odwraca jeszcze raz. Diabeł tkwi w szczegółach. No rzeczywiście. Pomodliłem się wtedy o odcięcie skutków. Spokój. Ale później tak sobie pomyślałem. Rzeczywiście. Idzie alkoholik do spowiedzi. Szczerze się spowiada, żałuje. Otrzyma rozgrzeszenie. Czy problem alkoholizmu rozwiązany? Skutki zostały. Pociąg do alkoholu to jest skutek jego grzechów i z tym musi dalej walczyć. I tu jest odpowiedź, po co jest egzorcyzm. Żeby te skutki grzechu... Spowiedź jest nie do zastąpienia, oczywiście. Tylko ona odpuszcza grzechy. Ale żeby wszystkie skutki odciąć od człowieka, żeby ten zły duch nie mógł się w ten sposób na nim mścić, to tu jest konieczny właśnie egzorcyzm. I coś podobnego właśnie dzieje się tutaj. Te skutki grzechu nawet miejsce obciążają. Tym bardziej, proszę wiedzieć, obciążają człowieka. To jest takie właśnie może i smutne, ale z drugiej strony pomyślmy, nie tylko grzech w ten sposób się dziedziczy. Dziedziczy się wszystkie dobre uczynki. Nieraz tak się mówi, babcia nic nie robi, tylko klepie różańce. Wyklepie błogosławieństwo na długie pokolenia. Nieraz w zakonie tak jest, a ta siostra już do żadnej roboty się nie nadaje, ona choruje, ani się nie rusza. Jeśli się modli, jeśli swoje cierpienie ofiaruje, ona jest najważniejsza dla tej wspólnoty, może dla całego zgromadzenia, a nawet i dla Kościoła. Proszę umieć patrzeć tak, jak Jezus patrzy. On nauczał 3 lata, pracował 30 lat prawie, bo jako dziecko jeszcze nie, ale zbawił cierpieniem. Cierpieniem. To jest metoda u Pana Boga najwspanialsza. Dlatego z jednej strony doceńmy nieprzyjaciela, ale z drugiej strony pamiętajmy, Bóg się wpisał w nasze życie, w historię ludzkości, w życie każdego człowieka. I ja mam moc do dyspozycji, moc Bożą. Jeśli tylko to wykorzystamy, jak dziecko, prosić. Nie umiem się modlić, nie umiem zwalczać pokusy. Proszę Cię, Panie Jezu, daj mi tę miłość, którą Ty miałeś na krzyżu, mówiąc: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, żebym przebaczył, żebym przebaczyła wszystkim moim winowajcom, naprawdę wszystkim. To jest droga właśnie wyzwolenia. A wtedy też ją modlitwą objąć cały dom, całą wspólnotę, całą parafię. Po to my jesteśmy, po to są osoby konsekrowane. Bóg zapłać.